Dzień dobry dziewczynki, witam Was we vlogu. Ten vlog to seria pogadanek, czyli właściwie to taki point of view, moje pogadanki na temat życia. Takie, wiecie, babskie rozmowy. Zachęcam Was oczywiście do tego, żebyście subskrybowały kanał, włączyły sobie dzwoneczek, subskrypcję, a najlepiej, no właśnie, bo jeżeli Was interesują takie pogadanki babskie o życiu, a niekoniecznie z dietą, bo tych tematów dietetycznych na kanale jest mnóstwo, no to koniecznie zaglądajcie do tej playlisty vlogowej, pogadankowej. Stworzyłam specjalną playlistę pogadankową właśnie, żeby ta cała nowa seria, która będzie się teraz pojawiała, była tutaj w jednym miejscu i żebyście sobie śledziły tą playlistę. Nie wiem, czy można konkretną playlistę polubić, ale jeżeli można polubić, zasubskrybować, żeby Wam się pojawiały te filmiki, no to by było super, a jeżeli nie, to zaglądajcie tutaj regularnie właśnie do tej playlisty, ponieważ tych treści dietetycznych pojawia się mnóstwo, a mnóstwo jest przenoszonych z rolek z mojego Instagrama, ale wiem, że są osoby, które są nieinstagramowe. Długo mnie tutaj nie było, jeżeli chodzi o pogadanki, no bo to tak jest, że jak wchodzą nowe media, nowe sposoby komunikacji, no to idzie się tam, gdzie jest po prostu łatwiej i YouTube gdzieś tam został zapomniany. Mnóstwo macie tam takich pionowych filmików ze względu na to, że no jest łatwiej i taki jest format po prostu na Instagramie. A na YouTubie zawsze był poziomy, zresztą w poziomie też więcej widać, gdzie ja jestem, co ja robię z moimi chłopakami na spacerze. A dzisiaj chciałam powiedzieć, porozmawiać z Wami na temat prawa przyciągania, ale będzie to taki oczywiście mój point of view, nie? Czyli to, co mi się wydarzyło, ale chciałabym, żebyście się tutaj odniosły w komentarzach do tego, czy zauważyłyście u siebie takie prawo przyciągania, bo no, ja bardzo często słyszę, o, przypadek, wiesz, o, tam, jak to możesz w ogóle myśleć, że coś takiego, że to jest tylko przypadek? Ja uważam, że nie ma przypadków, ba, nawet uważam, że jest coś takiego. Polecam Wam takie książki jak Wędrówka dusz, na przykład Newtona. Bardzo fajna też jest książka odnośnie takich pozaziemskich spraw Nila Walsha, Rozmowy z Bogiem. Zresztą można znaleźć też audiobooka na YouTubie. Ale tak a propos dusz i umawiania się, no to tutaj te wędrówki duszy, takich książek jest zresztą mnóstwo. Fajnie też o takich rzeczach mówi fizyka kwantowa, także tego jest naprawdę bardzo dużo, a ja w to szczerze wierzę. Zresztą też często jest tak, że dzieci pamiętają różne poprzednie swoje wydarzenia i ciężko jest nazwać to przypadkiem, ale szanuję, że każdy może mieć swoje zdanie i w komentarzach się tam może zadziać, szczególnie w naszym katolickim kraju. No, ale dobra. Wracamy do prawa przyciągania. Prawo przyciągania w praktyce u mnie wygląda tak. Podam Wam tylko jeden z przykładów i pokażę Wam, jak to wszystko jest ze sobą powiązane, bo jest. Nie da się ukryć, że jesteśmy wszyscy ze sobą powiązani, więc też pamiętajcie o tym, że krytykując kogoś, krytykujecie sami siebie, wpływacie energetycznie również na samych siebie i bardzo często mówimy, o, bo my żyjemy w takim świecie, o, to Polska to taka jest, ale my sobie sami to robimy poprzez tego typu komentarze, poprzez taką energię, która się zadziewa. A jak byłam w Hiszpanii, to miałam wrażenie, że tam się zadziewała zupełnie inna energia. Jak wysiadłam w Hiszpanii, to od razu jakby wchłonęłam tą hiszpańską energię takiego luzu, spokoju i tam nigdzie się nie śpieszyłam. Mam nadzieję, że tutaj długo pozostanę w takiej też energii nieśpiesznej. Prawo przyciągania w praktyce u mnie, jeden z wielu przypadków, które się zadziały. Ja przepraszam, że nie zawsze tutaj patrzę, ale idąc psem na spacer muszę obserwować też otoczenie. Czy ktoś gdzieś nie idzie z psem, czy jakieś zwierzę i tak dalej. Prosiliście o vlogi ze spacerów, no to z psami dwójką nie jest łatwo. Byłam na festiwalu Wibracje w tamtym roku. Zresztą w tym Was też zapraszam. Też będę prowadziła wykład. Spotkałam tam Anię Mioduszewską, która jest cudowną fotografką, cudowną duszą, cudowną istotą. Taką, wiecie, taką moją. Często czujemy, że ktoś jest nam bardzo bliski, ktoś nadaje na podobnych falach, jest z tej samej planety. Bo ja w ogóle mam wrażenie, że jestem z innej planety, nie tej typowo ziemskiej, tylko gdzieś skądś inąd. I Ania chciała mi zrobić zdjęcia, bo Ania jest fotografką. Ania fotografowała festiwal Wibracje, zresztą cudowne te zdjęcia są, można zobaczyć u niej na kanale. I Ania chciała mi zrobić zdjęcie, a to się w ogóle jakoś nie składało. I po moim wykładzie
30-40 minut stały osoby, które chciały sobie porozmawiać, zrobić ze mną zdjęcie, przytulić. Więc Ania zrezygnowała, no ale tak chodziła i mówiła cały czas do męża, że chciałaby mi to zdjęcie zrobić, że tak marzyło o tym zdjęciu. I nagle wychodzę, wyobraźcie sobie, stoi to ja, prosto na nią. No, ciężko nazwać to przypadkiem, prawda? Biorąc pod uwagę, że na festiwal wibracji jest 5000 osób, a to i to są w różnych miejscach rozmieszczone. Ja akurat w tym konkretnym miejscu wychodzę na nią. Więc Ania mi zrobiła zdjęcie. No nie na tle tojtoja, ale zrobiła mi zdjęcie tam obok tych tojtojów. Z widokiem na coś innego oczywiście. Jak zobaczyłam, jaka jest twórczość Ani, pomyślałam, że ja chciałabym mieć takie zdjęcia. W ogóle marzę o tym, żeby mieć tak cudowne zdjęcia. W takich, wiecie, okolicznościach typu plaża, przyroda. No, wiecie, u nas nie każda pora roku jest taka atrakcyjna. Nie mam tutaj morza. Ania jest z Warszawy, więc tam też nie ma morza. No, wydawałoby się to niemożliwe. Tak mówiłam, myślałam, marzyłam, wizualizowałam, patrzyłam, wchodziłam do niej na profil, zaglądałam na te zdjęcia. I wyobraźcie sobie, ja w tym roku byłam w Hiszpanii od połowy stycznia do końca lutego i Ania do mnie pisze, że się przemieszcza do Hiszpanii, że tam pomieszka sobie troszkę i mogłaby mi zrobić zdjęcia. No ale ja mówię, no kurczę Anio, ale ty jesteś 500-600 km ode mnie, wiecie, Hiszpania jest rozległa. Mówi, nie, ja w drugiej części jakby swojego pobytu przemieszczam się w te rejony, gdzie ty mieszkasz. Ona była 25 km ode mnie. Umówiłyśmy się na sesję zdjęciową. Ta sesja jest cudowna. Ona się znajduje u mnie na Instagramie, także zachęcam Was, żebyście tam wchodzili. Zresztą te zdjęcia gdzieś tu się na pewno będą pojawiały. Ale słuchajcie dalej, co jest niesamowite, bo ja wybierając się do Hiszpanii, znałam pewne osoby z internetu, stonersów, Anitkę i Piotrka. Znam ich z internetu i wiecie, no tak, czy nie wiem, czy 4 lata ich obserwuję. Też takie poczucie, że to są takie swoje ludki. No i chcąc jechać do Hiszpanii, zastanawiałam się, gdzie mam jechać, w jaki rejon. Pomyślałam, że w sumie fajnie by było być koło Marbei, bo tam jest tak bardziej na południe, tak cieplej i w ogóle. I pojechałam do Hiszpanii i okazało się, że zamieszkałam w miejscowości, w której właśnie mieszka Anita i Piotrek. Tak żeśmy się polubili, że spędzaliśmy tak dużo czasu ze sobą. No ale na sam koniec jeszcze pomyślałam, że to jest w ogóle fajne, że oni, ja i Ania z Grzesiem, że jesteśmy tak do siebie podobni, z tej samej chyba planety jesteśmy, jeżeli chodzi o wibracje, podejście do życia, że ja ich muszę ze sobą poznać. No i faktycznie doszło do spotkania i okazało się, że oni się ze sobą zaprzyjaźnili. Także jesteśmy taką fajną paczką szurów. Szury to są takie, wiecie, osoby, które wyszły trochę poza system, a które są przez dużą część społeczeństwa postrzegane jako takie peron im odjechał, odklejeni foliarze i tak dalej, którzy widzą życie trochę inaczej niż jest pokazywane to w mediach głównego nurtu. Mało tego, w internecie znałam jeszcze Klaudię i Michała. Może kojarzycie Michu Workout, Klaudia, która tańczy cudnie na róże. Ja ich chyba zaczęłam obserwować, jak oni jeszcze nie byli razem. Oni się też poznali przez internet. No i wyobraźcie sobie, że siedzę sobie tam w tej Hiszpanii, nie? I dostaję informację, że oni w te rejony, właśnie w tym czasie, co ja jestem, przyjeżdżają, ponieważ Klaudia ma tam zawody pool dance. Znowu spędziłam z nimi 2 cudowne dni i znowu uważam, że to są tak fajne ludki, że znowu ta część osób z tymi musi się poznać. I zobaczcie, to jest kolejne połączenie, do którego doprowadzę ja. A ile jest takich połączeń, ile jest takich ludzi, którzy łączą innych ludzi, bo wiedzą, że ci ludzie powinni się poznać, że to znajdujemy się często w internecie. No i teraz kolejna rzecz, bo jak byłam tam w Hiszpanii i na Instastory pokazywałam magiczne ciasteczka, to odezwał się do mnie ktoś, kto powiedział, że no podziwia te magiczne ciasteczka, bo wie, co to jest. Okazało się, że ta osoba była tam miesiąc wcześniej u nich, a my się z tą ja się z tą osobą też znam tylko przez internet. No i te, kończąc tą przydługawą historię, bo też nie chcę za dużo szczegółów opowiadać, okazuje się, że Klaudia z Michałem są z Trójmiasta, Adam, z którym pisałam odnośnie ciasteczek, jest z Trójmiasta. A wcześniej mnie jeszcze do Trójmiasta zapraszała koleżanka, też którą znam z internetu, Anetka. Zresztą z nią prowadziłam wielokrotnie live'y u mnie na kanale.
Anetka Rygolowicz-Gorlos z Face Modeling, też taka cudowna istota, która zaczęła mówić o tym, że no trzeba jeść mięso, bo to fajnie wpływa na cerę, na elastyczność skóry stawy, też przez to doświadcza mnóstwo hejtu, może nie tak mnóstwo, ale wiecie, no takie fajne słowo mnóstwo, jak mnóstwo miłości. Chcę wam pokazać przyrodę. Popatrzcie. 1 marca, czy 2 marca, a to po prostu taki rozkwit przyrody. Też to słychać w tle ptaszki. No i co? I z tej całej Hiszpanii okazuje się, że my się teraz spotkamy w Trójmieście. Że nie znaliśmy się tak na żywo. Poznaliśmy się w Hiszpanii z odległych zakątków. Później się okazuje, że duża część z tych osób jedzie do Gdańska, do Gdyni. No i Ania też mówi, że jest często wzywana tam. Tamte rejony, zapraszała tam koleżankę czy ktoś, więc jest duże prawdopodobieństwo, że Ania też tam przyjedzie i tam się wszyscy razem spotkamy. I to jest jedna tylko z historii, a takich historii mam naprawdę mnóstwo odnośnie prawa przyciągania cudownych ludzi podobnych do siebie. A tak jeszcze na koniec chciałam wam powiedzieć i ten vlog właśnie taki będzie, o takich rzeczach. I ja mam nadzieję, że to bierzecie. Kto nie da rady, kto komu zwieracze puszczą i wiecie, uszczelki, eksploduje mu mózg, no to sayonara. Ania mi powiedziała, zauważyłaś, że w rzeźbach i malowidłach są smoki? Dajcie znać, zauważyliście smoki? Wszędzie są smoki. Czy to jest możliwe, że na całym świecie ludzie w tym czasie byli pod wpływem grzybów czy jakichś innych substancji, widzieli smoki? Mi się wydaje, że człowiek, dzisiaj to wiecie, mamy AI, ale kiedyś nie było, nie? AI, czyli sztuczną inteligencję, która może stworzyć wszystko. Ale kiedyś tego nie było. Więc ludzie odzwierciedlali na płótnach postaci rzeźb, postaci rysunków naskalnych to, co widzieli. No nie ma innego wyjścia, tak? No przecież jak odkrywa się jakieś stare jaskinie albo coś, tam się widzi tych ludzi, widzi no na tyle, na ile umieli malować oczywiście, nie? Ale wiecie, no te piramidy tam, ludzie pokazani w określony sposób, no wiadomo, że jakoś to tam potrafili malować, ale jednak, no to wszędzie mamy smoki. Dlaczego historia przymilkuje smoki? No smoki musiały w takim razie być na ziemi. No, jeżeli dinozaury wyginały jeszcze przed pojawieniem się ludzkości, to co robią na ziemi smoki? I takich rzeczy, które widać, a których większość osób nie widzi, jest mnóstwo. Zostawię wam was z tymi smokami. Zostawię wam to przemyślenie. Czekam na wasze komentarze. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, jeżeli chcecie być na bieżąco z takimi vlogowymi tematami. Dajcie znać, co myślicie o smokach. Dajcie znać, co myślicie o prawie przyciągania. I jeżeli chcecie się podzielić swoją historią, to się dzielcie, jak doświadczacie na co dzień prawa przyciągania, czy stosujecie wizualizację też, czy zauważyliście, że możecie przyciągnąć do swojego życia takie rzeczy, jakie chcecie. No i pamiętajcie, że negatywne myślenie przyciąga często negatywne rzeczy, no bo myślenie o tym, czego nie chcę, tak naprawdę jest modlitwą o to, żeby to się wydarzyło, bo powtarzasz jak mantrę. Wszystkiego dobrego, ściskam, pięknego dnia!